Święte, Ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Ludu kapłański, Ludu królewski, zgromadzenie święte, Ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca, uwielbiamy Cię, mądrości przedwieczna, żywe Słowo Boga. Ludu kapłański, Ludu królewski, zgromadzenie Tobie śpiewamy, jedyny Synu Mary i Panny. Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz bracie, Tyś nas przyszedł zbawić. Ludu kapłański, Ludu królewski, zgromadzenie święte, Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu, cichy i pokorny. Ludu kapłański, Ludu królewski, zgromadzenie święte, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. To pozdrowienie, łaska i pokój niech będą z wami wszystkimi, odnosi się do osób zgromadzonych w tej świątyni jako reprezentacji parafii, ale w dużej mierze do tych, którzy poprzez środki masowego przekazu w tej chwili uczestniczą razem z nami. Nie tylko nas oglądają, ale zgromadzeni w mieszkaniach, w domach razem z nami się łączą poprzez dar wspólnej modlitwy. A dzień dzisiejszy jest szczególny. Pragniemy Panu Bogu Trójjedynemu podziękować za dar Przynajświętszej Eucharystii. Eucharystia stanowi serce całego Kościoła. Eucharystia jest największym darem, w którym może zanurzyć się ludzkie serce. I my kapłani, pracujący w tej wspólnocie wraz z ojcem Markiem, chcemy także dziękować za dar kapłaństwa. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i nie ma kapłaństwa bez Eucharystii. To kapłan in persona Christi, w imieniu Chrystusa, sprawuje przynajświętszą ofiarę. I nie dzięki swoim zasługom, ale dzięki Chrystusowi, który go wybrał i powołał. Niech nasze dziękczynienie wznosi się ku niebu, do Boga Trójjedynego.
a mając na początku świadomość, że jesteśmy grzeszni i słabi, uznajmy swoją słabość, przepraszając Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Liturgia Słowa Bożego dzisiejszego wieczoru rozpoczyna doroczny obchód świąt naszego wyzwolenia opisem uczty paschalnego baranka, którego spożywał naród wybrany w noc wyzwolenia. To wyzwolenie było początkiem także naszego wyzwolenia dokonanego przez Chrystusa, Bożego baranka, który przez krew wyrwał nas z niewoli grzechu i śmierci. W drugim czytaniu słyszymy najstarszy opis
ustanowienia Eucharystii w relacji świętego Pawła. W tym obrazie nowej Paschy sam Chrystus staje się barankiem paschalnym, dzięki któremu dokonuje się nasze przejście z śmierci do życia, stając się zdolnymi trwania w nowym przymierzu. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech postara się o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby przaśne. Będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Od człowieka aż po bydło. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia, na zawsze, w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Cenna jest w oczach Pana,
śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me ślubę dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, by go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego:
Panie, Ty chcesz mi umyć nogi. Jezus mu odpowiedział, tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko sobie nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A gdy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Słowa Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy współbracia w kapłaństwie, przeżywamy razem dziękczynienie za dar powołania, którym obdarzył nas Jezus Chrystus. Dziękujemy Mu za to, że możemy być szafarzami Słowa, Eucharystii i pełnić posługę duszpasterską. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni poprzez środki masowego przekazu, tak ze smutkiem patrzę na tę świątynię, ponieważ we wszystkie uroczystości niedzielę napełniona była wiernymi, a kiedy zbliżał się czas Zmartwychwstania Pańskiego, poprzedzony Wielkim Czwartkiem, Piątkiem i Wielką Sobotą, ta świątynia niemal pękała w szwach. Wielu było zgromadzonych tutaj w ławkach i na antresoli. Widać było wzrok gromadzących się na Eucharystii, widać było rozmodlenie i radość z tego, że razem w takiej atmosferze podniosłej przygotowujemy się do największego wydarzenia, jakie miało miejsce w historii ludzkości
i które nie ponawiamy, ale na nowo uobecniamy. A dzisiaj, tak trudno nawet od strony duszpasterskiej powiedzieć, kto powinien uczestniczyć, być razem z nami fizycznie w świątyni, bo przepisy ograniczają do 5 osób i podporządkowujemy się tym przepisom, bo mamy świadomość, że szerząca się epidemia może zabierać życie po życiu, ale my posłuszni rozporządzeniom Ministerstwa Zdrowia i przewodniczącemu Episkopatu Polski chcemy chronić zdrowie i życie. Dlatego pragnę w osobach tutaj zgromadzonych 5 osób uczestniczących w tej liturgii pozdrowić wszystkich. I tych tutaj zgromadzonych, i tych wszystkich poprzez środki masowego przekazu modlących się razem z nami. A ufam, że jest to ogromna rzesza. Bo nawet pytały przed rozpoczęciem tej liturgii osoby, które zamówiły mszę świętą, czy będą mogły uczestniczyć. Odpowiedzieliśmy nie. Choćby i z tego względu, że jest 9 kapłanów, 9 intencji. I gdyby jedna osoba, która zamawiała intencję, przyszła, byłoby już 9 osób. I zmysł duszpasterski kazał nam w inny sposób wystosować nasze zaproszenia do liderów grup. Tak jest dziś, tak będzie jutro i pojutrze i w niedzielę zmartwychwstania. Skoncentrujmy się, drodzy bracia i siostry, razem nad tym, co dzisiaj przeżywamy, a jest to podniosły i wielki dzień. Jest taka góra, która mierzy około 8848 metrów nad poziomem morza. Potężna góra, która jest położona na granicy Tybetu i Neapolu. Nosi ona nazwę od geodety i kartografa, który jako pierwszy stworzył mapę Indii i nazywa się Mount Everest. Ludzie, którzy tam mieszkają, nazwali popularnie tę górę czoło nieba. Ludzie od dawien dawna, patrząc na tę górę, myśleli sobie, jak dobrze by było wyjść na jej szczyt. I poprzez wieki i pokolenia zastanawiano się, ale kiedy rozwinęła się turystyka w 1921 roku, wybrało się 2 osoby. Jedna z nich zginęła. Nie zdobyli szczytu, bo jeszcze do szczytu było około 2 kilometry. Ale już w 1953 roku kolejna ekspedycja alpinistów zdołała osiągnąć szczyt tej góry. A później do obecnego czasu mówi się, że nawet około 5000 osób już na tę górę wyszło. Najważniejsza góra, na którą chciał wkroczyć człowiek, największa w świecie, czoło nieba. I kiedy zapytano tych, którzy zdobyli ten szczyt, czy było łatwo, odpowiadali: potrzeba mieć wielką kondycję. Ale żeby zdobyć taką kondycję, należy najpierw mieć odpowiedni sprzęt. Trzeba pokonywać przeszkody. Trzeba wzmacniać psychikę. Człowiek o słabej psychice nie wyjdzie na szczyt tej góry. Trzeba się mobilizować. Trzeba wiedzieć, że mimo zmęczenia i wtedy, kiedy będą opadały siły,
nie wolno rezygnować, ale trzeba iść dalej. I wreszcie trzeba mieć dobrego przewodnika. Taką górą, drodzy bracia i siostry, dla chrześcijanina jest Eucharystia. Dziś, idąc jeszcze raz na tę górę, poprzez naszą obecność tutaj na Eucharystii i łączność duchową, chcemy kolejny raz wyjść na ten szczyt. Czy jesteśmy zdolni? Zapewne tak. Przygotowujemy się niemal od dzieciństwa. Ci, którzy zostali przez Chrzest Święty włączeni do wspólnoty ludu Bożego, już zaprawiają się do tego, aby na tę górę wyjść. Wielka rzesza dzieci z trzeciej klasy przygotowuje się, aby osiągnąć szczyt tej góry, Eucharystię, i może są zawiedzeni, bo już terminy były ustalone na prawie cały maj, w każdą niedzielę, w różnych parafiach. Tymczasem słyszą, że nie spełni się ich pragnienie, aby w tym roku, poprzez szerzącą się epidemię, mogły ten szczyt góry Eucharystii osiągnąć w maju. Odłoży się to w miesiącach, ale zapewne, jeżeli jest w nich wielkie pragnienie, na tę górę wyjdą. Drodzy bracia i siostry, szczyt góry, Everest sięga do chmur, a Eucharystia sięga do samego środka nieba. Pan Jezus ustanawia Wielki Czwartek, Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Największe i najważniejsze dary, które pozostawia do dyspozycji całemu Kościołowi. Nie ma większego daru i nie będzie ponad dar przy Najświętszej Eucharystii. Zapewnia nam pokarm na drogę do wieczności, po to, abyśmy w drodze nie ustali. W Wielki Czwartek Chrystus włącza nas w sposób bezkrwawy w to, co dokona się w Wielki Piątek na krzyżu, i pozwala nam wszystkim w tym partycypować. Pan Jezus zaprasza nas: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje. Tak sprawuje Eucharystię kapłan, ale to nie kapłan swoją mocą, autorytetem dokonuje tego wielkiego cudu, przemiany chleba w ciało Pańskie i wina w krew przynajświętszą, dokonuje sam Jezus Chrystus, który działa poprzez kapłana, in persona Christi. Pewien biskup z Gazy, zaprawiony w dysputach religijnych, postanowił kiedyś odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy. Wykorzystał tę sposobność po to, aby przejść śladami Jezusa Chrystusa. Ale będąc znanym z dysput teologicznych, od razu został zapytany przez wyznawcę Allaha o sprawy dotyczące Eucharystii. Jak to możliwe, żeby w tak małej hostii był obecny Chrystus? Zapytał wyznawca Allaha. Biskup odpowiedział: okolica, którą widzisz wokół siebie, jest bardzo rozległa. Twoje oko jest bardzo małe, a mimo to, mimo że masz małe oko, widzisz obraz całej okolicy. Tak samo możliwe jest, że w małej hostii obecny jest i wielki Chrystus, który przychodzi, aby przemieniać życie człowieka. Po chwili milczenia wyznawca Allaha jeszcze raz zapytał: ale jak to możliwe,
aby to samo ciało Chrystusa było równocześnie obecne we wszystkich kościołach. I usłyszał odpowiedź: dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pokażę ci coś podobnego w naturze. Rozbij zwierciadło i rozrzuć go na kawałki. I podejdź do któregoś z rozbitych kawałków, a w każdym z nich zobaczysz swoje odbicie. I dam ci drugi przykład. Słowa, które do ciebie mówię, słyszy każdy człowiek, który stoi w tłumie, który nas otacza. Jeśli to możliwe, to w takim razie i możliwe jest to, że ciało Chrystusa jest równocześnie obecne w wielu, wielu miejscach. Dzisiaj dziękujemy za to, że Chrystus w małej hostii obecny jest pośród nas. Dzisiaj dziękujemy za to, że ta hostia to wszechobecność Jezusa Chrystusa, który przychodzi po to, aby być razem z nami i łączy kapłaństwo z Eucharystią. Kapłan sprawujący Eucharystię sprawuje ją nie tylko dla siebie, ale sprawuje ją dla wszystkich. Wszyscy mogą korzystać z owoców Eucharystii. I nikt inny, tylko kapłan, może tę Eucharystię sprawować. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcemy dziękować, że ten nieograniczony dar jest w zasięgu ręki dla każdego z nas. I ci, którzy razem z nami uczestniczą duchowo, mogą również w duchowy sposób dzisiaj przyjąć Jezusa Chrystusa jako największy skarb, największy dar. A my, kapłani, dziękujemy za to, że możemy być przydatni Jezusowi Chrystusowi, że mogą być przydatne nasze dłonie, nasze serce i nasze usta. Dziękujemy za to, że możemy sprawować przynajświętszą Eucharystię, sprowadzając Chrystusa na ziemię. I za to, że głosząc Słowo Boże i szafując sakramenty święte w posłudze duszpasterskiej, możemy odczytywać i widzieć w drugim człowieku oblicze Jezusa Chrystusa. Chciałbym życzyć wszystkim tutaj zgromadzonym kapłanom i sobie, abyśmy w taki sposób byli przydatni ludowi Bożemu. Byśmy nigdy nie byli zgorszeniem, ale zawsze zaczynem dobra. Byśmy mieli tę świadomość, że to w nasze dłonie Bóg powierzył największy skarb i nie marnowali tego. Cenili sobie to ponad wszystko. I chcę życzyć wam, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tutaj i modlący się z nami w łączności duchowej, abyście Chrystusa nigdy nie zdradzili. Uczestniczcie teraz w tych transmisjach, łącząc się duchowo, ale kiedy już ustanie epidemia, powróćcie na nowo, by napełniać świątynię, by karmić się Słowem Bożym, by przyjmować Chrystusa w przenajświętszej Eucharystii. I może to, czego jesteśmy świadkami, co przeżywamy w tych rekolekcjach narodowych, poszerzonych o rekolekcje ludzi całego świata, wyzwoli w nas jeszcze większe pragnienie, że i my, kapłani, kiedy was zobaczymy, pojawią się w naszych oczach łzy, a wy również, tęskniący za przyjęciem Jezusa Chrystusa, ze łzami będziecie odchodzili ze stopni ołtarzy. Bo nie ma nic droższego ponad Chrystusa. Niech On nas prowadzi, uświęca i wskazuje
że po rzeczywistości tego świata, gdzie pozostaniemy Mu wierni i będziemy razem z Nim, czeka nas o wiele piękniejsza rzeczywistość, do której zmierzamy, rzeczywistość niebiańska. Niech tak się stanie. Amen. Do Boga, który jest radością i szczęściem człowieka, w dniu szczególnym ustanowienia przy Najświętszej Eucharystii kapłaństwa, skierujmy nasze prośby i nasze wspólne błagania, prosząc o ich wysłuchanie. Módlmy się za Ojca Świętego, aby wytrwał w pasterskim powołaniu i wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów, szczególnie posługujących w naszej parafii, aby zawsze postępowali na wzór Chrystusa sługi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących z powodu epidemii, aby w pokorze zwrócili swe serca do miłosiernego lekarza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej, świętej pamięci Lidię, Marię, Jana, Helenę, Czesława, Eugeniusza, Leopolda, Henryka i Walerię. Aby sprawiedliwy sędzia przyjął ich na wieczną ucztę w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej najświętszej ofierze, aby była dla nas źródłem i szczytem życia duchowego. Ciebie prosimy. Dobry i kochający nas Boże, wysłuchaj modlitwy, które z głębi serca do Ciebie zanosimy i przyjmij je łaskawie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. W Chrystusa ciało, ziaren pszenicznych się rodzi, jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. O pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarnij, byśmy jedną stali się rodziną.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem
oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tutaj zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy je Tobie na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego zmiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga Ojca swojego Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach polecanych w tej mszy świętej, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu
Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Modlitwa ułatwiająca przyjęcie komunii duchowej. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki ofiaruje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen. Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Jezusowi cześć i chwała za miłości cud. Niech mu śpiewa ziemia cała, niech go wielbi lud. On nam wskazał nieomylną drogę, On za owce swoje życie dał. On przez krzyż zwyciężył śmierć i trwogę. Nam nadzieję zmartwychwstania dał. Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech mu śpiewa ziemia cała, niech go wielbi lud. On prowadzi nas do nowej ziemi, gdzie nie będzie cierpień ani łez. Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest. Jezusowi cześć i chwała za miłości cud. Niech mu śpiewa ziemia cała, niech go wielbi lud. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy, że się dla nas w małej hostii skrył. Niech ta miłość serca nasze wzruszy, byśmy go kochali z wszystkich sił. Jezusowi cześć i chwała za miłości cud. Niech mu śpiewa ziemia cała, niech go wielbi lud. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Możemy powiedzieć, jeszcze nie przeżyliśmy takiego wielkiego tygodnia w taki sposób. Przynajmniej ja nie pamiętam i chyba wiele osób, którzy razem z nami trwają na tej modlitwie, również nie pamiętają. Ale sytuacja jest trudna i ciężka, dlatego chcemy się chronić. Chcemy być posłuszni w imię miłości bliźniego, odpowiadając za drugiego człowieka i za siebie samego. Dlatego, bracia i siostry, przyjmijcie te nasze wskazania. Podobnie jak dzisiaj, przeżyjmy jutrzejszy dzień, Wielką Sobotę i mszę rezurekcyjną, a później na kolejnych mszach będzie już więcej osób, bo będzie msza również w Dolnym Kościele. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w tym parafialnym wieczerniku, niech każdy z was zgromadzonych poprzez środki masowego przekazu przypomnij sobie ten duży krzyż wzbijający się niczym ku niebu, tę piękną, obszerną świątynię i niech wzbudzi pragnienie, byśmy mogli jeszcze tutaj razem modlić się i przebywać. Pozdrawiam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, tworzący tę wspólnotę, którzy na co dzień mieszkacie na ziemi tarnobrzeskiej. Pozdrawiam także tych, którzy przybyli z zagranicy. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy oglądają nas nie tylko z naszej parafii, bo mam świadomość, że wiele, wiele osób także uczestniczy razem z nami z całej Polski, z zagranicy. Chcę wam za to bardzo serdecznie podziękować. Niech ta świątynia staje się przedsionkiem nieba poprzez sprawowane wielkie misteria wiary, które pozwalają człowiekowi pielgrzymującemu i myślącemu mieć świadomość, że nie ma nic droższego nad Boga Jezusa Chrystusa przychodzącego w Eucharystii. Pragnę dzisiaj także podziękować za wszystkie nadesłane życzenia. Tych życzeń popłynęło bardzo wiele do nas wszystkich kapłanów i z parafii, i spoza parafii, i z zagranicy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że pamiętacie
o naszym kapłaństwie, które dane nam jest przez Jezusa Chrystusa. Chcemy to kapłaństwo realizować i uobecniać. Chcemy być przydatni Chrystusowi. I tak jak powiedziałem w homilii, chcemy, aby nasze serce, nasze usta, nasze dłonie były przydatne. Broń Boże, by nikogo nie krzywdziły. Drodzy współbracia w kapłaństwie, koncelebrujący tę mszę świętą, chcę wam razem z ojcem Markiem złożyć w dniu dzisiejszym najserdeczniejsze życzenia. Miałem zwyczaj, żeby uścisnąć dłoń, dziś tego nie będę czynił z wiadomych względów, ale życzę, abyście czuli, że Chrystus jest razem z wami. Niezależnie od wieku, aby wasza posługa dalej była owocna, byście na drodze swojego powołania kapłańskiego mieli świadomość, jak bardzo, bardzo jesteście Chrystusowi potrzebni. Bo mówił święty Jan Maria Wianney, wystarczy, żeby kapłan sprawował tylko jedną Eucharystię. I ta jedna Eucharystia będzie największym szczęściem jego życia, jeżeli takim jest jego powołanie. Chcę wam podziękować za pracę, miłą współpracę. Musiałbym wymieniać każdego z was, ale tak ogólnie chcę podziękować za to, że tworzycie dom kapłański tutaj w serbinowskiej parafii, za to, że angażujecie się czynnie, za to, że rywalizujecie w dobrym, żeby być wspaniałym kapłanem, a nie w złym. Chcę wam podziękować za dobroć, którą okazujecie mnie na co dzień jako proboszczowi tej parafii i dobroć, którą czynicie względem parafian spotykanych na co dzień i ludzi przypadkowych spotykanych na ulicy, w różnych miejscach, gdziekolwiek się znajdziecie. Zawsze słyszę tylko pozytywne świadectwa. Niech tak będzie dalej. Niech Chrystus was umacnia, prowadzi i niech was uświęca. Szczęść Boże. Za chwilę Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy przechowania, zwanej tradycyjnie ciemnicą. Obrzęd ten symbolicznie nawiązuje do wydarzeń rozegranych po ostatniej wieczerzy, modlitwy w Ogrójcu, aresztowania i pobytu Jezusa w więzieniu. Wdzięczni Jezusowi za dar Eucharystii, adorujmy Go w osobistej, prywatnej modlitwie. Sław języku tajemnicę ciała i najdroższej krwi, którą jako łaskrynicę wylał w czasie ziemskich dni. Ten, co matkę miał dziewicę, Król narodów godzien czci. Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród.
Gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud, wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał, pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał. Słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. O grodzie oliwny, widok w Tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający. Tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozprawia. Ach, Jezus trwożony,
przed męką zmęczony. Anioł ci się z nieba zjawia, o męce z tobą rozprawia. Ach, Jezus trwożony, przed męką zmęczony.